Witam Was w kolejnym odcinku z gry Doom. Na samym wstępie chciałem przypomnieć, łapka w górę, pisanie komentarza z przycisku subskrybuj. Statystyczny aktywnego stroju Pretora wykazał, że mogę przyspieszyć ulepszanie Twojego arsenału, mierząc Twoją skuteczność bojową. Dodałem jej wskaźnik do wyświetlacza w Twoim hełmie. Sam bojowo uczestnictwo w walce pozwoli Ci teraz zobaczyć. Ci wejść do pomieszczenia z turbiną, dopóki nie odniesiesz demonicznego zagrożenia w odlewni. Nasze systemy bezpieczeństwa nie mogą zostać pominięte. Właśnie, też zapamiętajcie łapkę w górę, pisanie komentarza oraz przycisku subskrybuj. Was nic nie kosztuje, a mnie to pomoc do rozwoju kanału. Również jeżeli chcecie mnie wesprzeć, rzucić donate'a albo na przykład jakiś napiwek, zapraszam na zrzutkę.pl. Link do niej znajdziecie w opisie. Dobra, lecimy. Fajne. W takie pokoje bym sobie z chęcią zrobił. Tak na suficie, żeby taki pentagramik mi się tutaj kręcił, taki animowany. By było fajne. Nie, nie żartuję, coś jakby było sobie w stanie pierdzielnąć. Bo jestem na tyle popierdzieloną osobą, jak to mnie, za niektórzy wiedzą. Mam trochę dziwne podejście do świata. Inaczej mam swoje podejście do świata. Dobra, mikrorakiety. Przyczynuje przycisk broni, aby aktywować wrzutnie mikroratek. Do broni doczepiona została luneta taktyczna, która pozwala przyciskiem modyfikacji broni prawym przybliżać się do celu. Uderzenie cieplne, bomba ogłuszająca. Możemy tylko zrobić jedną modyfikację. Ja bym sobie tą lunetę tutaj pierdził. No to się czasem przydaje. Jaki skołpik. No dobra, kurde. Ale się to zrobiło. Dobra, mamy tu kolejną znajdźkę. Tutaj. No, ale się przydaje ta lunetka. Może nie jest to super duże przybliżenie, ale zawsze coś dobra. Tam mamy iść, więc ja tam nie chcę. Zanim tam pójdziemy, ja chcę sobie tutaj. Aha. Mam tutaj kilka celi. Dobra, więc. Przepraszam bardzo, leciłem po kolei. O dziwo, nagrywam to wieczorkiem, jest godzina 9, ale jakoś mnie spanie łamie ostatnio. Bo już to rzeczy się stary robię. W szczególności, jeżeli bardzo. Lecz ja mam wrażenie, czy ta luneta zwiększa obrażenia tej broni. Jaka bestia. To tu już nie ma hologramu, tylko dotąd. Czyli musimy. Odmowa dostępu. To się pierdzie. Jakieś tutaj. Jakieś tylko smętne resztki tutaj też. Aha, tutaj nogi zostały. Dobra, więc musimy znaleźć tamto ciałko. Temperatura rdzenia rośnie. No kurde, nie ma bata, żebym ja ten skok zrobił. Aj. A mogę się jakoś tutaj, chociaż nie wiem, bokiem wspiąć? Nie wiem, że dum. A, dobra, w ogóle zróbmy coś innego, co miałem zrobić w poprzednim odcinku, czy możemy sobie zupgrade'ować nasz pancerz. Dobra, technologia skanowania okolicy zwiększa możliwości systemów nawigacyjnych. Automapy odsłania teren wokół ciebie w szerszym promieniu. Kompas będzie pulsował przy sekretnych lokalizacjach. Przedmioty eksploracyjne pojawią się automatycznie na mapie. Ja to biorę. Tu i kompas będzie pulsował przy sekretnych lokalizacjach. Okej, nie ma problemu. Sobie to. Ja wiem, że mogą być tutaj lepsze, ale ten. Dobra, zmniejsza czas przeładowywania się wyposażenia, skuteczność wzmocnienia. Tu mamy jakieś zręczności, ale według mnie lepszym pomysłem będzie, żeby tutaj co nieco pulsowało, dawało nam znak o tym, że coś. No tędy nie przejdziemy. Że jest coś do zrobienia, jest coś do znalezienia, żeby może było tego to znaleźć, poszukać, niż wiecie, nie. W walce sobie zawsze damy jakąś radę. Aha. Więc jednak dobrze, że to przyszliśmy. Zdobyto kolejny żeton. Kurde.
Ciekawe, czy tak metal potrafi tak spływać taką falą. Czy takie, że idzie zrobić takie wodospady metalu. Tutaj? Nic ciekawego wydaje się, że... To się wydaje takie miejsce, że tu wprost przeciwnie, że szłoby... Że szłoby tutaj coś bez problemów, coś skitrać. No, wskakuj. Hop. Amunicja. Ja, możemy tędy chłysnąć. Teraz mi się przypomina... Przypominają mi się niektóre starsze tytuły. Ja wiem, że w poprzednim odcinku wspominałem o starszych tytułach. Aż mi się Skorn przypomina. Przypominają mi się niektóre starsze gry, gdzie... jak ja mam wrócić? O, tędy? Znaleziono sekret. Dlaczego minimapa nie pulsowała? To muszę się nauczyć, jak to wygląda. Dobra, nieważne. O, wow! I zostań tam. I co, ja po prostu mogę tutaj to tak przeskoczyć? Nie wydaje mi się, żeby Doomguy potrafił aż tak daleko skakać. Drugą stronę dał radę. Się fajnie ześlizgnęła. Ty nie zrozumcie to źle, bo... Nie zrozumcie mnie źle, bo ta animacja naprawdę była fajna, fajnie wyglądała. Ale dobrze, tak z rynku przypomina mi od razu grę Scorn. To nawet jest u mnie na kanale, jeżeli lubicie takie gry... Nie wiem nawet jak opisać kurde Scorna. To jest bardziej wymysł artystyczny niż sama gra, to jest... Sama gra to jest... To bardziej trochę symulator chodzenia z trochę elementami strzelania. Też bardziej symulator chodzenia. No tam bardzo dużo się... Bardzo fajne, bardzo dużo bardzo fajnych się zagadek rozwiązuje, chociaż jest trochę walki. Ale co muszę powiedzieć, tytuł naprawdę fajny, mam go. Skończyłem go, na grę czekałem chyba ze 4 lata. I się nie zawiodłem. Przynajmniej jak dla mnie się nie zawiodłem. Nie wiem jak to... nie wiem jak na to inni się reflektują, ale mnie trochę inni nie obchodzą. Staram się samemu argumentować gry, ale... Jeżeli chodzi właśnie o Scorna, to jest naprawdę tytuł godny polecenia. Scorn to jest po angielsku pogarda. Zagrożenie demoniczne mniejsze o 25%. Aha. Nieźle. Czyli jeszcze musimy o 75% demonicznej obecności da się pozbyć. Będzie takie łatwe. Dobra, mamy jedno oczyszczone. Zbierzmy tutaj tę amunicję. Coś tu jeszcze może być? Coś tu jeszcze jest? Coś mi się wydaje, że tutaj każdy level jest zaprojektowany na... jakaś twarz jest. Chyba mam takie wrażenie, że takie przeszukanie całego levela, każdego levela, wiecie, na wszystkie znajdźki, wszystko, to jest około 45 minut, coś mi się wydaje, że te levely były z tą myślą w głowie, no przepraszam was, bardzo projektowane, żeby mniej więcej tak to wyglądało. Żeby też nie za długo, nie za krótko. Kurde, aż mi się przypominają, kurde, niektóre stare tytuły, gdzie te sekrety, Stefanie, te sekrety były tak w chorych miejscach poukrywane, co niektóre. Nie zrozumcie mnie, to były naprawdę chore... Aha, tędy przyszliśmy. W tak chorych miejscach, naprawdę chorych miejscach. Głównie to były dukty wentylacyjne w tamtych czasach, ale też były że bardzo dużo tryb, wiecie, niewidzialnych ścian, czegoś takiego. Dobra, chociaż do tej pory... Pierdziel, już myślałem, że zdechłem. Wiecie, jest do tej pory nawet takie, jak ja to nazywam, teoria niewidzialnej ściany, że twórcy potrafią być tak leniwi, że na przykład potrafią nam zablokować dojść do jakiejś lokalizacji. W sposób taki, że stawiają na niewidzialną ścianę, albo nie wiem, postawią nam patyka, jakąś przewróconą kłódkę i nie, ty tam nie przejdziesz, nie. Masz oddanie misji z
A poziom niebieski? Musimy mieć kartę. To tak samo. Więc wiecie, albo kłodę, wystarczy ciut... Temperatura rdzenia rośnie. Dobra, cichaj tam. Wiecie, wystarczy tylko troszeczkę nogę podnieść, ale główny bohater jest trochę upośledzony i nie potrafi tego zrobić. Okej, kurde, jakie w ogóle mieliśmy tutaj zadania? Zobaczmy. Aha, ci zdeptanie, czyli musimy robić finishery od góry. To raczej nie to. Ale to było to? Też nie to. Jakby co? Do przyciskiem Alt możecie sobie przywołać na ekran całe właśnie tego hada z tym, na przykład zapalony kolekcjoner, zdeptanie i mam te wyzwania do zrobienia. To jest tam. Więc bardzo fajny pomysł z tym. Dawaj mnie to. A tutaj normalnie to już działa, tylko w tamtym miejscu jakoś tak dziwnie działało, że tak to powodowało taką laginiozę. No, dobra, mamy dodatkowo zwiększoną amunicję. Się zastanawiam, czy możemy... Kompensację upadków, okej. Aż musiałem zamknąć oczy. Ale jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że... Boję się wysokości, mam spory lęk wysokości. I... to chyba chodziło o to. Mam dosyć spory lęk wysokości, który właśnie się objawia tak, że w niektórych grach nawet potrafi to być przeszkadzać. Pamiętam jeszcze czasy na PlayStation 2, bodajże miałem grę, którąś tam część Spidermana i tam na przykład skok z wysokich budynków mnie przerażał. Nie zrozumcie to. To jest tak, osoba, która nie ma takiego lęku, albo tego typu lęku, no nie jest w stanie tego zrozumieć. To jest coś... To... Jeżeli jest człowiek w takiej sytuacji, ma miliard, dosłownie ma miliard myśli na sekundę, nie może się skupić, nie wie, co ma zrobić i... Ciężko jest, to nie jest tak, że o, byś coś tamten, byś się skoncentrował, byś ten, nie rób sceny, że... I nie wiem, i zmów się. Nie, to nie zawsze tak działa. Mniejsze o 50%. Żeby nie zawsze idzie się zmusić do czegoś takiego, żeby pokonać swój strach. Strach to jest najgorsza rzecz. Strach, panika. Bo niestety jestem panikarzem, potrafię w niektórych głupich sytuacjach do sobie spanikować. Dla wielu osób może się to wydawać trochę śmieszne, żeby dorosły chłop, który ma 36 lat, no właśnie, co zaś takie odpierdzi, ale czasem się zdarza, każdemu się zdarza. W szczególności w bezstresowych, nowych sytuacjach, ale właśnie nienawidzę jeszcze raz. Właśnie mam problemy z wysokością. Bardzo nie lubię, naprawdę bardzo. Tak samo za dzieciaka na przykład musiałem grać w Quake, nie w Quake'a, w Quake'a? Ogólnie wszystkie FPS-y grałem bez dźwięku, bo mnie te dźwięki przerażały i potem uwierzycie, możecie wierzyć czy nie, jak się to potrafiło śnić. Naprawdę, byłem dzieciakiem, ile miałem wtedy lat, kurde, i pierwsze gry, boże, trzeba było się kiedyś na przykład bać. Pierwszego filmika z pierwszego Rezydenta. Przecież tam nie ma nic do bania się. Ale jednak się człowiek bał. No i te początki tej grafiki 3D były takie... Po części trochę śmieszne, nie powiem. Jak te gry przychodziły, wiecie, z pełnego 2D, zaczynały być 3D, to było coś naprawdę niezwykłego. A tutaj coś ciekawego mamy. A! Tu mamy dodatkowe informacje. Tutaj coś mamy.
Tutaj nic nie ma. Aha, tutaj przyszliśmy, dobra. Czyli mamy to przeszukane, to mamy przeszukane. No, wracając do tematu, wiecie, ja urodziłem się w 87 roku. I pamiętam czasy Amigi, pamiętam, znaczy czasy Amigi to już w ogóle taka dla mnie nawet już zamiast szkoła przeszłość. Pamiętam Commodore, Amigę, te niektóre giereczki takie, ten, zawsze lubiałem. Wiecie, ja zawsze lubiłem technologię, zawsze lubiłem gry. W najważniejszym momencie życiowym mojego wyboru, moi rodzice zamiast wybrać mi rower, to wybrali mi komputer, potem się dziwili, że siedzę i gram. Ale dobra, mniejsza, większa. Wiecie, widziałem na własne oczy, jako gracz, jako człowiek, nie to wszystko ewoluuje, to... Jak sobie teraz pomyślę, że, nie wiem, gra, którą uważałem za naprawdę na... grę, która miała dla mnie przerewolucyjną grafikę na tamte czasy, czyli Fury of the Forest, czy znajdę jakiś screen, to wam wrzucę, że to było, Boże, teraz to tak się robi gry dla fanów pixelartowe w niedużym czasie, a wtedy to była gra na Amigę na kilku dyskietkach. Bardzo logiczna, bardzo zręcznościowa i bardzo zbugowana. Jak wiecie, no teraz te gry też potrafią mieć bugi, potrafią mieć błędy, to jest normalne, tego się nie uniknie, chociaż ten gaming był inny. Właśnie pamiętam te pierwsze gry 3D, właśnie Quake 1, Blood, można byłoby uznać pierwszą część Blooda za grę 3D. Wolfenstein 3D, który tak naprawdę nie był nawet grą 3D, to... I teraz patrzę się tak z perspektywy mojego doświadczenia, moich lat i co widzę, naprawdę jest magią, którą można by w tamtych czasach by okrzyknąć magią. Pamiętam czas, gdy ludzie mówili, jaka realistyczna grafika, prawie rzeczywistość, kurde, kanciaste tekstury i ludzie się tym podniecali, mówili, że to jest rzeczywiste, no. A teraz mamy, kurde, niektóre gry tak fotorealistyczne, wymagające przepotężnej mocy obliczeniowej, której nawet się wtedy nie wyobrażało, że taka moc obliczeniowa jest dostępna. Ach, poziom niebieski, ale to trzeba będzie łazić ponownie po odblokowaniu tego wszystkiego, żeby pozbierać te wszystkie kody dostępu. Wszystkie miejsca dostępu mam cię. Będzie na sekret. No i wiecie, no, co ja mogę powiedzieć, kurze, znam jeszcze, bo tak, no, w ogóle przejście, kurze, Quake 1, Quake 2, trójka już, co ty mi tu wyskakujesz, w ogóle pamiętam, jaką rewolucją był, to możecie się trochę zdziwić, Doom, ale Doom tak naprawdę trójka, który był w ogóle rewolucyjny, jak na... który był bardzo rewolucyjny jak na swoje czasy. Tam wspominałem na samym początku tej serii, bo pierwsze te zapisy, które tutaj widzicie w tej... Oła, mało zdrowia. W tej grze, to są właśnie z Dooma pierwszego, ale nagrywam je dzięki temu, że w Doomie Trójcy BFG Edition one są dostępne do zagrania. Bardzo fajny pomysł, żeby graczy... pokazać, prowadzić, jak to kiedyś wyglądało, jeżeli ktoś jest prawdziwym fanem, no i będzie chciał zagrać wszystkie części, no to zagrać jakby właśnie takim edycją, ale jaki jest przeskok i w ogóle, bo to jest od meritum, w Doomie, było coś takiego, że był rewolucyjny system, był rewolucyjny system oświetlenia. Naprawdę, ta gra... Ta gra, jeżeli chodzi o cienie, na tamte czasy wyglądała rewelacyjnie. Wyglądała naprawdę przepięknie. I ma to, co trochę ta część ma, ale chociaż tutaj już to troszeczkę zostało zmniejszone. To znaczy... Tam, w Doomie Trójce, nie było czegoś takiego, że na przykład tutaj mamy panel, to nie było tylko tak, że naciskamy E, twoja postać coś robi, nie.
Naciskając E, ekran nam był przybliżany, tak? I my myszką robiliśmy wszystko, kody, trzeba było wszystko wystukiwać. Ja wiem, że to jest taka pierdoła, ale to dawało... To się, mi się strasznie to podobało, ta możliwość tego robienia tego, to było naprawdę świetne, takie inne, nie, że tylko podchodzisz i twoja postać musi znać kod, albo musisz, nie wiem, z klawiatury numerycznej na numpadzie wpisać, nie, no to była taka fajna interakcja, no i te cienie tam, gra była naprawdę mroczna, ja pamiętam, że czasy, gdzie dużo bardziej się bałem ciemności, bo nie powiem, że się nie boję ciemności. Większość, to też nie jest coś, czego się należy wstydzić, bo większość osób się boi ciemności, bo boimy się tego, czego nie znamy. To jest... Oła. Nie wiem, czy wiecie, ale taki strach jest zakodowany w naszej podświadomości i to jest normalne. I nie ma człowieka, który tak naprawdę by się nie bał ciemności. Są tylko osoby, które mają różne tego stopnie, ale wracając właśnie, to się dużo bardziej bałem ciemności. Naprawdę potrafię... Aleczka. Napięcie się... Naprawdę potrafiła mi przerażać. To już... No jeszcze łapkiem wtedy byłem, nie pamiętam ile miałem lat. Ale wracając do meritum, ale tak musiałem sobie rzucić moda na latarkę. Wierzycie? Na latarkę. W tamtej grze, w Doomie Trójce, była tylko kilka broni z latarką. Tutaj było, tak naprawdę były tam hordy przeciwników, tak jak tutaj. I nie szło cały czas walczyć używając broni z latarką. Więc były dodane modyfikacje, która dodawała latarkę, wiecie, permanentnie do każdej broni. Potrafiła czasem być trochę dziwnie umiejscowiona, bo wzięto taki najbardziej dostępny model położenia latarki, miejsce położenia latarki, po co tam to dołożono i było to użyte w każdej broni. Działało no, naprawdę zarąbiście. Nie będę narzekać, nie narzekałem, ale trochę łamało ten klimat, jednak gry to już nie tylko, wiecie, nie tylko grafika, inaczej nie, nie tylko muzyka i fabuła oraz gameplay. Teraz gry, według, no to na pewno parę razy usłyszeliście, dla mnie gry są formą wyrażenia się artystycznie. Na przykład dużo osób mówi, że na przykład... Zagrożenie demoniczne mniejsze o 75%. Dużo osób twierdzi, że by to ująć, dla nich grafika nie ma znaczenia. To jest prawda. Po części grafika nie ma znaczenia. Jeżeli jest dobra gra, jeżeli jest naprawdę dobra gra, nie potrzebuje ona nie wiadomo jak dobrej grafiki. Może być pixelartowa. Tutaj widzę, że mamy tutaj, to jest ten elitarny strażnik. Musielibyśmy się tutaj wrócić, co tędy, jest ta mapa, tędy, gdzie jest tutaj wejście tego elitarnego strażnika. Dobra, wejdźmy, bo tutaj szybko przybiegliśmy. Wiecie, no właśnie, niektóre gry, wiecie, wyglądają super w pixel arcie. To możecie się ze mną kłócić, czy nie, to jest wybór stylu graficznego. Ale na przykład, no, Death Stranding dostała nagrodę taka Akademii Sztuk Pięknych za całokształt, za całe jak ta gra wygląda, bo graficznie naprawdę też to jest super, to jest super tytuł. Jeżeli chcecie, lubicie, jeżeli chcielibyście zobaczyć Death Stranding, które są gry sobie za darmo na Epiku, zapraszam do mnie na kanał, mam tego całą serię, przygotuję się, kurde, niektórzy o tym ludzie wiedzą, bo i nie, ja się sam popłakałem parę razy za kamerą nagrywając, ale mniejsza większa. No co mogę powiedzieć? No właśnie dużo gier właśnie się musi bronić się w ten sposób. Na przykład niektóre gry mogą według mnie sporo ucierpieć, grając, jeśli gramy je. Inaczej, może ucierpieć nasze od odbiór tego danych tytułów, niż na przykład gramy na zbyt słabym sprzęcie. Już nie mówię tutaj o jakichś super high-endowych maszynach, że to jest wymagane w gamingu, żeby gra naprawdę wyglądała super, wiecie, milion FPS-ów na sekundę i takie tam, nie, ale żeby te na tych średnich można było sobie spokojnie grać i żeby gra nie przycinała, nie ścinała się. Dla mnie to jest trochę się wstyd przyznać, że kurde, ja kiedyś uważałem, o morę, wielki bydrak, odejdź z boczeńcu. Ja kiedyś tapiłem grać w gry
120 FPS-ach i to szło. Jak teraz, kurde, widzę spadki poniżej 60 i uważam, że to 60 to jest takie minimum na bardzo taką płynną, fajną rozgrywkę, żeby mieć ten fan z gry. Mniejsza, większa. Wszystko się zmienia. Ale wracając, no właśnie uważam, że no, wiadomo, nie trzeba mieć high-endowej, ale na przykład miałeś się ustawienia tych modeli tekstur, żeby jednak ta gra miała się na przykład niektóre gry, nie mówię to o wszystkich, miały możliwość obrony swoją grafiką, bo na przykład tak widzę, moja żona teraz gra na moim starym laptopie Wieśka Trójkę, tam naprawdę jest skręcone wszystko do absolutnego minimum i ta gra wygląda tak dla mnie strasznie, naprawdę strasznie, no nie oszukujmy się, jest grywalna, moja żona nie narzeka, ale jak dla mnie jest to po prostu strasznie trochę kaleczące, ci dużo osób właśnie tutaj, no, tutaj, chwila, no, ten właśnie tutaj pokazuje, jak szczególnie się potem fakt czy next-genowym, jak ta gra świetnie wygląda, no ale no, sprzęt jest taki, jaki jest. Nie powiem, trochę Wiesiek tutaj traci na tym, że wygląda tak jak ten, na tamtym laptopie, że wygląda jak wygląda, ale tu no, gra się na tym, co ma się możliwość. Ja też nie mam jakiegoś, nie mam jakiegoś komputera z NASA, mam po prostu trochę lepszy komputer z moją wysłużoną 1080. Działa, grać można, można się cieszyć rozgrywką, można, to jest najważniejsze. No, jeszcze zdeptanie musimy zrobić i trzech opętanych beczką, kurde, jest trudniejsze niż mi się wydaje. Ja się tutaj zagadałem. Tutaj dywagacje różnego rodzaju robię, popierdzielone, tutaj pewnie dużo osób już za kamerą teraz siedzi, mówi ty się ciulu skup na graniu, ciula lecisz, pierdzielisz tylko od rzeczy, a nie kurde robisz osiągnięcia i kurde grosz. 94 metry w tamtą stronę, ja bym się chciał tutaj udać, czyli tą kładką. A? Chyba coś dużego tam było. Wiecie, a tutaj pierdzielisz, kurde, to już są zamierzchłe czasy. Tak, to już są zamierzchłe czasy, o czym opowiadam. Większość osób, może nie większość, spora część pewnych osób, które mnie ogląda, w ogóle nawet... Właśnie o tobie myślałem. Nawet nie wie, o jakich tytułach ja niekiedy gadałam, w bardzo starych tytułach. Ja można by uznać, że to są już osoby trochę rozpieszczone, bo przez konsole, to że w ogóle konsole, kurde, kiedyś przecież były królami. A właśnie, a propos konsol, nie wiem czy wiecie, ale przecież kiedyś konsole były takimi guru, jeżeli chodzi o grafikę. Nie wiem, czy sobie z tego, co niektórzy zdają sprawę, że kiedyś przecież najlepsza grafika zawsze należała do konsol. Możecie sobie zobaczyć, swojego czasu był fajny materiał na temat, jak tam wejść, na temat gry Księcia Persji. Ale kurwa, jak ja mam tam wejść? No bo tam mamy, to mamy zdobyte. I tu ewidentnie są schody. No, dokładnie za tym miejscem, tak jak miał być tutaj sekret. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli chcecie, jak to tutaj otworzyć. Ale nie mam ja pojęcia aktualnie, jak to zrobić. Chyba nasz pistolecik. To? Nie. Dziwne. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale dobra, olejmy to, nie będę to już przedłużał odcinka. Już też widzę, że nam się tutaj ładny materiał robi. No i...
Nieważne, dobra, już polecimy sobie tutaj z grą, zobaczymy. Pamiętajcie, jeżeli wiecie, jak tam ten sekret zrobić, to napiszcie mi w komentarzach, ja to na pewno przeczytam. Pewnie sobie potem zastosuję. Nie wiem jeszcze, czy tutaj, jeżeli wcześniej na przykład sobie coś zrobimy, odblokujemy, czy później... Temperatura rdzenia osiąga wartości krytyczne. To dostaniemy, muszę sobie zobaczyć, jak to działa tutaj w tej grze. I co? A, 7 naboi. To fajnie. Z tego co widzę, teraz by się przydał ten karabin. Przynajmniej. O! Czego nie ma się piły spalinowej? No, czasy się zmieniły, trzeba iść dalej, kurde. I właśnie, a propos, właśnie, wracając do tego, no, pewno właśnie był właśnie bardzo fajny materiał, no, sobie teraz przypomniałem, na temat Prince of Persia, a potem, że oglądałem ten materiał wideo, jak właśnie gra była tworzona, Prince of Persia, chyba War of Eden, albo Piaski Czasu bodajże to były, pierwsza gra z tej serii na PlayStation 2, że filmiki, tam bodajże, musiały być właśnie tam prerenderowane, grafika podczas rozgrywki potrzebna na PC musiała być uproszczana, bo komputery w tamtych czasach nie były jeszcze w stanie, tam jak to twórcy pokazywali, że nie były jeszcze w stanie, nie miały takiej wystarczającej mocy, żeby... Żeby odpalić to w pełnej, wiecie, tak jak konsole, to były czasy PS2. PS2 nie miała nie wiadomo jakiego procesora, to była bodajże 800 jakiegoś, nie pamiętam, Intelek bodajże. I to nie było nic niezwykłego, ale... No, łatwiej jest zoptymalizować grę do jednego lub kilku mniejszych wariantów danego układu niż kudy, tak jak teraz mamy. Mamy miliony różnych kombinacji sprzętów. Twórcy się naprawdę starają, żeby to działało, ale nie można tego zawsze, nie zawsze idzie tak to dostosować. A, chyba powinniśmy mieć wszystkie. Tak, a nie, jeszcze mamy jedno zdeptanie do zrobienia. Ała. Ała. To na pewno go zabolało. Nie, wiecie, i to nie idzie dostosować tak, żeby na każdym sprzęcie działało. Skąd na przykład jest na przykład, wiem, że na przykład można na przykład mieć naprawdę dobry sprzęt. Można mieć na przykład bardzo dobry sprzęt PC, ale gry nie będą na nim dobrze działać. Aktywował niedaleko główne pomieszczenie kontrolne. To mogła być Olivia. Nie, dlatego no, nie zawsze dana konfiguracja zapewnia dobrą wydajność w porównaniu do tego po zespołowi jakąś się ma. Cię. Dawaj mnie to. Dobra, tu mamy to, dobra, lećmy dalej. O! I... Autoryzacja. Olivia Pierce. Alfa 4.0.2. Zabrała mi dostęp, doktorze Hayden. Zasilanie skierowane do wieży Ewoku Artystu. Próbuję siłą otworzyć portal między jej światem a naszym. I tak nie dalibyście rady ich ocalić. Thank you.
Okej. System nie przyjmie teraz poleceń od nikogo poza Oliwią. Będziemy musieli wyłączyć wieżę Argentu ręcznie z powierzchni. Ale jak się mam tam... A, możemy teraz tu wejść. Jak się mamy tam dostać na powierzchnię? Tędy... A, to są kombinezony, więc... A, mamy zakończony etap. Dosyć sporo tego znalazłem, się wydaje. To nie zrobiłem tych tutaj... tych wyzwań i nie mam wszystkich sekretów, ale dobra, dzisiaj to już zakończymy, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę, zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy, a jeżeli jesteś nowy na kanale i podoba ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek. Na dzisiaj też będzie wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.